Ostatnia niedziela sierpnia, Michał Adamski, dzień dobry, zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Trzymiesięczny areszt dla podejrzanego o nieumyślne spowodowanie pożaru budynku przy ulicy Jar Czynu Społecznego w Bydgoszczy. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Przypomnijmy, w środowym pożarze zginęły 3 osoby, 71-latka oraz jej roczna wnuczka, a także 59-letni mężczyzna. Kilka osób w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Relacja Błażeja Karczmarczyka. 75-latek został zatrzymany w piątek. Mężczyzna także ucierpiał w środowym pożarze i wcześniej przebywał w szpitalu. W tym czasie swoje działania prowadzili śledczy. Dzięki temu udało się ustalić, że do zaprószenia ognia doszło prawdopodobnie właśnie w pokoju 75-latka. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Oskarżyciel przedstawił mu zarzut nieumyślnego spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób w postaci pożaru, którego następstwem była śmierć 3 osób oraz ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, ale jak informuje prokuratura, zaprzeczają one wstępnym tezom opinii pożarniczej. 75-latek miał nie przyznać się do winy. Prokurator między innymi ze względu na wysoką karę, jaka grozi mężczyźnie, zawnioskował o tymczasowy areszt. Sąd zaakceptował wniosek i 75-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, a podejrzanemu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk. Śmiertelny wypadek na drodze ekspresowej S5 w okolicach Bożenkowa. W szpitalu zmarł kierowca Volkswagena, który po awarii zatrzymał się na drodze. W jego auto uderzył inny samochód. Od początku wakacji na drogach regionu zginęło 18 osób. W ostatni weekend sierpnia na trasach panuje duży ruch. Kierowcy powinni więc uważać. To zdjęcie z tragicznego wypadku, do którego doszło 12 sierpnia. Kierowca Toyoty zjechał na przeciwległy pas, uderzył w pojazd ciężarowy. W wyniku tego tir zderzył się z samochodem osobowym. Zginęły 4 osoby z powiatu pilskiego, rodzice i 2 nastolatków. Rodzina wracała z wakacji w Bieszczadach. Bilans tegorocznych wakacji jest tragiczny. Na drogach życie straciło 18 osób. Ludzie giną niepotrzebnie. Tak to się odbywa, nie? Brawura, prędkość, wyprzedzanie. O zdrowym rozsądku nie powinni zapominać kierowcy, którzy teraz planują powroty do domu. Ostatni weekend wakacji kojarzy się ze wzmożonym ruchem, dlatego do podróży należy być odpowiednio przygotowanym. Przede wszystkim trzeba być trzeźwym. Badanie lekarskie musi mieć aktualne każdy kierowca. Musi być skoncentrowany, zwracać uwagę na drogę. W przypadku dalszej drogi prześledzić trasę. Powinien sprawdzić auto, wszystko, czy jest stan techniczny ok, wtedy wyjeżdża w trasę. Tyle. Dlaczego pana zatrzymałem, panie kierowca? Chyba na prędkość. Prędkość zgadza się. Tak. Lekko depłem. I to przekraczanie prędkości jest jednym z najczęściej łamanych przepisów przez kierowców. W ostatni weekend wakacji pojawiło się znacznie więcej policjantów, którzy kontrolują stan kierowców, a także zatrzymują tych, którzy nie przestrzegają przepisów. By uniknąć wysokich kar i przede wszystkim nie narażać zdrowia, warto zdjąć nogę z gazu. Ogromny wzrost ryzyka względem oszczędności paru minut zupełnie się nie opłaca. Tym bardziej wracamy z wakacji do domu, także no nigdzie nam się nie powinno śpieszyć wtedy. Spokojne mogą być osoby korzystające z autostrady A1. Przy bramkach wyjazdowych spod toruńskiej Nowej Wsi ruch jest płynny, a czas podróży nie ulega znaczącym zmianom. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. To ostatni wakacyjny i tak upalny weekend. Wraz z powrotem do szkoły nadchodzą zmiany w pogodzie. Meteorolodzy przestrzegają przed burzami, które tej nocy mogą się pojawić w wielu miejscach regionu. Gdy temperatura dobija do 30 stopni, kąpiel w jeziorze to czysta przyjemność. W Dzikowie koło Torunia z takiej możliwości korzystano już z samego rana. Lubimy taką dzikość tego Dzikowa i skorzystamy z tego ostatniego weekendu, tej ciepłej pogody, bo powrót do szkoły, do pracy już tak na stałe, to chcemy właśnie pożegnać tym pięknym ostatnim weekendem nad jeziorem. Ostatni dzień. Można się troszeczkę opalić i tak dalej i odpocząć po prostu. Korzystamy jeszcze, póki ładna pogoda. W najbliższych dniach o taką okazję do błogiego letniego wypoczynku będzie już trudno. Meteorolodzy przestrzegają, że wraz z końcem wakacji nadchodzą zmiany w pogodzie.
Burze i ulewny deszcz już tej nocy mogą wystąpić w wielu miejscach regionu. Nadciąga front, on będzie się przemieszczał nad naszym regionem właśnie tutaj w niedzielę po południu, wieczorem na początku nocy z niedzieli na poniedziałek i w tym czasie lokalnie możliwe są burze, silniejsze opady deszczu. Front przesuwa się mniej więcej z zachodu, z północnego zachodu na wschód, południowy wschód, czyli najdłużej to zagrożenie burzami, jakimiś opadami będzie na wschodzie naszego regionu. W ostatnim czasie to już kolejne takie ostrzeżenia. Równo tydzień temu ze skutkami ulewnego deszczu walczyli m.in. mieszkańcy Nakła nad Notecią. To już z kolei Włocławek i zalane we wtorek wnętrze zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1. By uniknąć dodatkowych zagrożeń w trakcie burz, strażacy przypominają, żeby zabezpieczyć przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr. Leżaki, jakieś rozłożone parasole, które nam umożliwiają schowanie się przed tym pięknym słońcem, które obecnie jest. Ale w momencie, kiedy jest wiatr, one stanowią niebezpieczeństwo nie tylko dla nas, naszych domów, ale dla mieszkańców, którzy mieszkają obok nas, ponieważ te silne wiatry zabierają te wszystkie elementy ze sobą i przenoszą je dalej. Według prognoz synoptyków burze w regionie mogą potrwać do północy. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Podziękowanie za plony w Kruszynie koło Włocławka. Niedziela jest drugim dniem dożynek wojewódzkich. Wśród atrakcji znalazły się koncerty, kiermasze, degustacja regionalnych potraw i bicie rekordu w tańczeniu kujawiaka. Więcej Marta Jastrzębska. Kruszyn koło Włocławka przyciągnął dziś rolników z całego regionu. Przyjechali na kujawsko-pomorskie dożynki po to, żeby podziękować za plony, no i wspólnie świętować. Dożynkowy zawrót głowy. Pod takim hasłem przygotowano wiele atrakcji. To między innymi pokaz starych ciągników i rolniczych maszyn. Lokalne grupy również tutaj wykonywały utwory muzyczne, no a koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo pyszności. Ten rok jest wyjątkowo trudny. Nie tylko dla rolników, chociaż to właśnie na nich spoczywa trud zapewnienia egzystencji obywatelom nie tylko naszego regionu. Niewspółmierny wzrost kosztów produkcji płodów rolnych do cen skupu nie budzi optymizmu na nadchodzący czas. Pomimo to dzielimy się dziś owocami naszej pracy. Uroczystości dożynkowe stanowią piękną staropolską tradycję. To bezcenna część polskiej kultury i tożsamości. Podkreśla przywiązanie do ziemi, szacunek do przyrody i wolę kultywowania tradycji naszych ojców. Nasz region rolnictwem stoi i wszystkie narzędzia, chociażby środki unijne, którymi dysponujemy, w dużej mierze przeznaczamy na rozwój obszarów wiejskich. To widać, jeśli dziś odwiedzimy jakąkolwiek wieś w Kujawsko-Pomorskim, jest ona zdecydowanie inną od tej, którą pamiętamy jeszcze przed 30 laty. Kiedy była ona trochę szara, właśnie niedoinwestowana. To jest piękno i bardzo dobrze, że to się odradza i że to także nabiera takiego rozmachu, jak to dzisiejsze wydarzenie, te dożynki tutaj we Włocławku, a konkretnie w Kruszynie, bo warto do tego wracać. Ciągle, myślę, jesteśmy jeszcze po tym czasie tych lat komunistycznych, gdy tego nie było. I to potrzeba rzeczywiście wielu lat i pokoleń, żeby to odrodzić. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej. Były medale i wyróżnienia dla rolników, a także nagrody. Te za najlepszy wieniec dożynkowy otrzymała gmina Chrostkowo w powiecie lipnowskim. Były też przemówienia samorządowców i parlamentarzystów. List od premiera Mateusza Morawieckiego przeczytała wiceminister rolnictwa Anna Gębicka. Rolnictwo niezmiennie pozostaje jednym z filarów polskiej gospodarki. A produkcja zbóż należy do jego strategicznie ważnych gałęzi. Dziś pod tym względem Polska jest nie tylko samowystarczalna, ale może też eksportować około 20% zebranych zbóż. Polskie rolnictwo stało się marką, z której możemy być dumni. Całe koło robimy. No i można powiedzieć, że tanecznym krokiem dotarliśmy do końca kujawsko-pomorskich dożynek 2022 roku, ponieważ właśnie tu został pobity rekord Polski w największej liczbie par, które jednocześnie tańczyły kujawiaka, no bo na Kujawach jesteśmy. 50 par wykonało tę choreografię i pobiły rekord Polski. No i tak właśnie tanecznym krokiem przetuptały pod scenę, gdzie zagrał zespół Pektus. No i można powiedzieć, że tegoroczne dożynki dobiegły końca, natomiast już wiadomo, że te w 2023 roku odbędą się w Inowrocławiu.
To była Marta Jastrzębska. Święto plonów obchodzono także w Sucharach w powiecie nakielskim. Tam dożynki rozpoczęły się przemarszem barwnego orszaku. Podczas dziękczynnej mszy świętej poświęcono wieńce. To nie tylko święto rolników, ale także pań z kół gospodyń wiejskich. Dzięki nim można było spróbować lokalnych przysmaków. Wieczorem odbędzie się zabawa taneczna i koncert. To jest święto plonów i my się bardzo cieszymy, że mogłyśmy wziąć udział i pierwszy raz robiliśmy wieniec, więc dla nas jest to stres niesamowity, bo pierwszy raz, a ciężko było. Na tą chwilę przygotowałyśmy pyszności, czyli ciasta, twarogi, które sami robimy, bo jesteśmy krainą mleczną, więc serniki wszystkie są z naszego właśnie twarożku. Mamy też krówkę. Krówki po prostu smak dzieciństwa, sami ją robiliśmy. Tutaj rolnictwo bardzo wysoko rozwinięte. Dziękujemy dzisiaj rolnikom, ale i hodowcom, sadownikom, ogrodnikom, pszczelarzom, którzy tutaj właśnie produkują polską zdrową żywność. Ten rok dla Kujaw i Pomorza na pewno jest dobry, jeżeli chodzi właśnie o warunki atmosferyczne w tej pierwszej części, czyli opady, które były w maju, w czerwcu i w lipcu, pozwoliły na duże zbiory zbóż. A teraz podwodna przygoda w zalanym kamieniołomie w Piechcinie. Miłośnicy nurkowania i adepci tego sportu mogli się przespacerować po dnie w replice hełmu dzwonowego. Przygotowano też pokaz nurkowania w skafandrze klasycznym. Wszystko w ramach akcji Retro Nurki. Nowoczesny sprzęt, przejrzysta woda, majestatyczne kamieniołomy. Zbiornik w Piechcinie to bardzo popularna baza nurkowa. Podczas weekendu można było uczestniczyć w podwodnej lekcji historii. O tej akcji dowiedzieliśmy się głównie z Facebooka. Z Facebooka. Obserwujemy stronę tutaj cały czas bazy. Przychodzimy tutaj często. Możliwość wejścia do wody w zabytkowym sprzęcie to atrakcja dla wszystkich, niezależnie od wieku i doświadczenia. Cały myk polega na tym, że można to zrobić, jak to się mówi, z marszu, nie trzeba do tego żadnych przygotowań, ponieważ to jest mega bezpieczna sprawa. Spacerowanie po dnie akwenu w takim hełmie robi spore wrażenie. Fajnie, bardzo ciekawe przeżycie, polecam. Dobra. Bardzo fajne doświadczenie, strasznie duży problem z nawigacją. Miałem pierwszy raz to robiłem i no spokojnie. Zaprezentowany w Piechcinie sprzęt to replika hełmu dzwonowego z 1935 roku projektu profesora Romana Wojtusiaka. Jest ciężki na powierzchni, a pod wodą no, jest tak wyważony, że pod wodą bez żadnego stroju ochronnego, czyli w kąpielówkach, jest się pływalność lekko ujemna, tak żeby jakby był za lekki, w tym momencie chodzenie jest bardzo uciążliwe, gdyż w tym hełmie się chodzi pod wodą, nie pływa. Akcji retronurków towarzyszyła wystawa sprzętu ze zbiorów Akademickiego Klubu Badań Podwodnych w Bydgoszczy. Piechcin, Dominika Sikorska. A my teraz możemy się zagłębić w informacje sportowe. W studiu Artur Onacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w naszym serwisie podsumujemy Mistrzostwa Polski w łucznictwie, które zorganizowano w Dobrczu. Będzie też piłka nożna. W Centralnej Lidze Juniorów Chemik Bydgoszcz podejmował Zagłębie Sosnowiec. Mecz nie ułożył się po myśli bydgoszczan. Już w trzeciej minucie jeden z zawodników zobaczył czerwoną kartkę. W pierwszej połowie rywale strzelili 3 gole. Po przerwie Chemik odpowiedział 2 trafieniami. No ale to wszystko i wynik meczu 3-2 dla Zagłębia. Lepiej poszło juniorkom z KKP Bydgoszcz. Wygrały 5-0 ze Stomilem Olsztyn. A więcej o sporcie w naszym serwisie po wieczornym wydaniu Zbliżeń. No tak, a w głównym wydaniu Zbliżeń to wszystko. Wieczorny serwis o 21.30. Potem informacje sportowe polecamy Państwu. Zapraszamy. Zapraszamy do zobaczenia.